Witam serdecznie. Co dzisiaj? Środa, nie? Środowy poranek. No, jeszcze się nie obudziłam, dobrze? To znaczy, jeszcze kawki nie piłam, ale witam się z wami serdecznie. Takim śpiewem ptaszków. Dzisiaj u nas jest chłodno, 2 stopnie tylko. No, ale nie ma padać. To też, a jak mówię, to para leci. No, to znaczy, że jest zimno. No, a ja sobie teraz za chwilkę pójdę zrobić kawkę. No i zobaczymy, co będzie dalej, nie? Bratusie sobie są, nie będę codziennie przy tych bratkach tak chodziło. Także witam was serdecznie, zapraszam na naszego vlogusia. Begonie. No przecież ona do góry mi rośnie. A jak ją kupowałam, to ona była zwisająca. I ona już przegoniła tamtą begonię, która zawsze stoi u mnie. Do góry rośnie też. No także nie wiem. Zobaczymy. Na razie wszystkie do góry lecą. Na dole możecie zauważyć kabel. Jeszcze go nie schowaliśmy, bo sobie... No to jest ten kabel do internetu, który sobie podłączyłam. Tak. Ta begonia już też sobie jakoś radzi. A ja jak zwykle przychodzę z kubkiem gorącej kawusi. Oczywiście odkładam, żebym, wiecie, się nie polała. No i jeszcze raz witam się serdecznie w tym nowym dniu. Radośnie. Chociaż pogoda tak nie wygląda radośnie, no i temperatura też nie, ale co nam tam, nie? No teraz tą kawusię dopiero będę piła, komentarze już ogarnęłam, no i zobaczymy, jak to dalej będzie. W każdym razie jeszcze raz was serdecznie i radośnie witam na moim kanale. No. To by było na razie tyle i zobaczymy się za chwilę. A do tego czasu obejrzycie materiał, który nakręciłam wczoraj wieczorem, znaczy po południu wieczorem właściwie, jak byłam z Wiki w sklepach. Weszłyśmy do Dilca i też pofilmowałam w Dilcu. I dzisiaj jak widziałam u Moniki, to chyba to samo sfilmowałyśmy. Chyba byłyśmy w tym samym czasie w sklepie. Także my to tak mamy, że my tak na przemian pokazujemy prawie to samo, no ale to tak nieświadomie. W każdym razie byłam wczoraj z Wiki. To sobie teraz zobaczycie, co myśmy to tam robiły. Dużo tego nie ma, jest króciutko, a później wrócimy znowu do dnia dzisiejszego. I zapraszam was do sklepu Dilc. W tle możecie słyszeć papuszkę, ona mi tutaj będzie towarzyszyła. Jak widzicie, fajne kubeczki są. Chciałabym kupić jeden, ale nie umiałabym się zdecydować, który, no bo tutaj kurczaczek, tutaj króliczek. A to jest tak na bardzo krótko w sumie, na krótki czas. No jedynie ta beczułka, to ona by tak na dłużej mogła stać, bo to całe lato można z tego pić, nie? No tutaj takie na jajka są, beczułki, to miniaturki, ale... To mi się wydaje takie jakieś płytkie, te kieliszki na jajka. Tak jakoś nie bardzo mi to pasuje tu. No oczywiście w Wilcu jest tutaj cała półka, cały regał właściwie ze świątecznymi rzeczami. Także każdy znajdzie coś dla siebie. No, zajączki, króliczki, te jajeczka,
kurki, kurczaczki, koszyczki, no co by kto chciał, to tutaj znajdzie, nawet takie ładne ptaszki tam są. Tutaj są też jajka, świeczki, no co by kto woli, nie? Ja tutaj za chwilę się będę tak przeciskała, bo tam troszkę nastawiane było w przejściu, także możecie widzieć, że się tak o... No, a tutaj jajka. Czekajcie, tutaj jeszcze nie. Tu zajączki. Na te jajka to chyba jeszcze wrócę tam. Tutaj są takie zajączki, troszeczkę inne niż w innych sklepach. To jest fajne, ten kurczaczek na kwiatuszki. Tu mamy kwiatki, które mogą stać cały czas. Na dole skrzaty zajączki. Troszkę tak strasznie to wygląda, chociaż w ładnych takich pastelowych kolorach. No. Różne takie pluszaczki, nawet nie dotykałam ich, te jedne z długimi nogami są. Tak troszkę dziwnie to wygląda, skąd ten pomysł, nie wiem. No tutaj mamy gałązki sztuczne z jajeczkami, tak pełno takich różnych ozdóbek. Nawet te skarpetki, króliczki i te uszka na ten opaska, które się podnoszą, uszka, nie? No tu wracam do tych jajek. Powiem wam, że ładne są, podobają mi się, ale 10 zł za dwa jajka bym nie dała. Taka prawda. No, to już bym wolała sobie sama zrobić. Może nie w taki sposób, ale jakiś inny. Zresztą ja sobie tak porobiłam. Tu mamy różne świeczki, tutaj chyba lawendowe, nawet ich nie wąchałam. No i tu już zaraz będę kończyła, zaraz będziemy wychodzili z Glica. Tutaj jeszcze troszkę... Wiki pokazuje. No, tak się przekomarzam. Tutaj teraz mamy w Plejadzie takie miejsce, taką jakby czytelnię. Ona była kiedyś w innym miejscu, takim bardzo ciemnym. Tu jest takim jasnym, fajnym miejscu, otwartym. Jak widzicie, fajne, wygodne fotele. Kominek, ale nie grzeje, bo sprawdzałam. Kwiaty tam są, nawet nie wiem, czy są prawdziwe, czy sztuczne. Podejrzewam, że sztuczne. Ale jest półka, właśnie taki regał i ktoś przenosi książki, ktoś inny sobie zabiera, poczyta i znowu przenosi. No i ja czekam tutaj teraz, aż Wiki sobie tam coś powybiera. Tam ona widziała też dla mnie jakąś książkę, także zobaczymy. Ja to czytałam. A to takie cienkie? To może nie czytałam. To weź, najwyżej się następnym razem przyniesie to z powrotem. Nie? Tylko, że to taka gruba książka była. Nie pamiętam, mogę to przeczytać choćby drugi raz. Trwaja fajnie pisała, bo ona już nie żyje. Tak. Nagrywam cię. Tam ta gwiazdka jest taka, tak mocno świeci. Widzisz ją? No, dla mnie wszystko co na niebie to gwiazdka. Jeżeli bardzo mocno świeci, to zawsze to jest planeta. Aha. Cebula 6,50. No, jest obłęd ciapki normalnie. Cebula 6,5 za kilo. Nie wiem jak jest. Ja sobie to zważę. Lubię mieć zważone. Jesteśmy w Lidlu. No, stoję pod piekarzem. Dzisiaj była kolejna Wiki, żeby poszła do piekarza po chleb. No i co wam powiem, byłyśmy przed chwilą w tym w Lidlu. I jak to trzeba zwracać uwagę, babka przed nami miała towar z czerwonymi metkami
No i kasjerka kasowała, kasowała, kasowała i to, co było z czerwoną metką, skasowała normalną cenę. Nie obróciła na tą czerwoną metkę, tylko normalnie przejechała. I gdzieś potem poszła, coś tam musiała odblokować kasy. Ja mówię tej babce, tej przede mną, żeby sprawdziła, ile zapłaciła za te pierogi, bo to pierogi były, bo widziałam, że ona to skasowała normalną cenę, a następne rzeczy potem odwracała na tą czerwoną metkę. No i miałam rację, ona odeszła od kasy, bo już płaciła, ale sobie stanęła z boku, poczytała, no i się wróciła z reklamacją. Także uważajcie, dziewczyny, bo jak bierzecie z czerwoną metką, nie jest zawsze powiedziane, że zapłacicie tak jak z czerwoną metką. Zależy, jak kładą kasjerki na kasie, nie? No. Także już kończę, bo Wiki już będzie szła z chlebusiem do samochodu. To tak chciałam wam powiedzieć, póki pamiętam, bo jutro mogę zapomnieć. No i mam nadzieję, żeście sobie pooglądali i wracamy do dzisiejszego dnia. I wracamy z kartką z kalendarza, a tam tak wygląda, jakby chciało słoneczko się przebić. No zobaczymy. A kartka z kalendarza na 16 marca, czwartek, 75 dzień tego roku. Imieniny obchodzą Gabriel, Hilary i Izabela. I wszystkim solenizantom życzę wszystkiego najlepszego. A przysłowia na ten dzień mówią: Hilary zapowiada, jaka pogoda w Wielkanoc przypada. Gabrielu, przyjacielu, nie mroź nas, łysych jest wielu. No, słońce, świt o 5.11, wschód o 5.45, zachód 17.43 i zmierzch 18.17. Nietypowe święta to dzień pandy. Cytat dnia: w kroplach dni powszednich, tak samo jak i w morzu, całe niebo można zobaczyć. Tak powiedziała Maria Dąbrowska. No i to wszystko w tej kartce z kalendarza. Stwierdziłam, że pokażę wam dzisiaj troszkę kwiatów, które stoją u Wiki. Tu oczywiście moje pelargonie. Mam nadzieję, że wszystko będzie z nimi dobrze. Tutaj choja, bo mamy dwie choje. Ta jej wypuściła już wcześniej taki właśnie bat. Taki, no... No wiecie. I tutaj widzę, już wypuszcza listki. Tu jest taki zaczątek listka, ale tutaj już jest listek. Tutaj jest listek i znowu wypuszcza następny jakby bat z tego kąta. I tutaj też. Także ona tutaj lepiej rośnie niż u mnie w pokoju, bo u mnie tych batów nie wypuszcza na razie. Tylko się zagęszcza liśćmi. No. A ta się tak nie zagęszcza liśćmi, jak po prostu zaczęła coś wypuszczać. Tutaj jest od Wiki fiołek afrykański i widzę, że tam jest po prostu trzeba będzie te suche z parapetu pościągać, wiem. Tu zielistka, ta się tak fajnie trzyma. Tu jednak na tym oknie lepiej przeżyły zielistki. Tu jest taka fajna i tam jest druga. Tutaj Wiki poprzesadzała, ten kaktusik był wcześniej w mniejszej doniczce z takim jednorożcem, teraz jej tu nie widzę, z tej z jednorożcem, musiała schować ją gdzieś, no dała sobie do większej doniczki po prostu, tutaj ledwo co przeżyła ta, zapomniałam jak się to nazywa, to w tym, ten kwiatuszek, ten jak, patrzcie, no zapominam, no to dalej tam, ten bluszczyk tam, no to tak zaczyna odradzać się, bo już było bardzo źle z nim, a on był kupowany razem z moim, mój już taki duży i ma większe liście, a ten odchorował troszeczkę i dlatego on ma takie małe, ale widać, że rośnie, nowe rosną, także nie ma źle. No, tutaj Wiki się to coś popsuło, coś zanika, nie wiem, ona gdzieś jeszcze przesadziła, ale nie wiem, gdzie ona to dała. Bo chciała ratować. Tu sobie, tutaj oczywiście robiła eksperyment na uczelnię. Farbowanie jajek bibułą. Takie głupie zadania dostali, no ale dostali, to trzeba zrobić. Tu mi mój ten koleus też ładnie tu rośnie. Powyginany na wszystkie strony, ale rośnie. I to jest ważne. I nawet się już przebarwia.
bo tu już widać, że już jest poprzebarwiany troszkę. Pieniążek u Wiki też lepiej rośnie, jednak na tym wschodnim oknie jakoś lepiej wszystko wygląda. No tutaj jest grubosz. Grubosz podwiązała, bo jej się kładł. Ale ten pieniążek tutaj też, bo to się tak kładzie, o, jest o wiele lepszej kondycji niż mój, niż moje dwa w pokoju. No i ten tutaj. No i tam następne dwie sansewierie. I skrzydłokwiat, taki biedny ten skrzydłokwiat, i on tam właśnie ma te muszki. Zobaczymy, czy się wszystko wyłapie, czy przestanie latać, czy nie. Jak będzie dalej tak, bo na razie nie widzę teraz, żeby latały, chyba się poprzyklejało. Jak to tak, jak nie da rady, no to trzeba będzie coś tam potem zadziałać jeszcze inaczej. No i te wszystkie jej kwiatki, zastanawiam się, gdzie ona dała ten... to maleństwo, co tam sobie porozsadzała. No zobaczymy. No. No i moje jedzenie. Oczywiście serek nie jest cały do zjedzenia, tylko tak troszeczkę, taka łyżeczka, może troszkę więcej tego serka. Jest to ser krajanka półtłusty z chrzanem i z 30 śmietaną. Oczywiście no tej 30 nie ma tutaj zbyt dużo, ale tak, żeby się fajnie rozmieszał ten ser, żeby to fajnie się dało mieszać. No i oczywiście to potem już Zbyszek z Wiki też będą mieli na chleb, nie? Ja sobie tam troszkę tego popróbuję. Tutaj mam surówkę, sałatkę taką, ogórek, pomidor, papryka, por, kiełki i mozzarella. I wiem, że niektórzy są zdania, że ogórek z pomidorem się nie powinno się łączyć. Ja przez lata też nie łączyłam tego, ale stwierdziłam, że jeśli mi to smakuje, to tak to będę jadła. Witaminy zawsze jakieś tam wejdą. No, bo nie wiem, czy to rzeczywiście jest prawda, że ogórki niszczą witaminę C z pomidora. No jakoś to mi się tak, na zdrowy rozsądek mi się to jakoś nie chce wierzyć w to. Chociaż właśnie coś takiego kiedyś dawno słyszałam i potem przestałam tak jeść. W każdym razie, no nie jest to sprawdzone, więc jem tak jak lubię. Tutaj mam dwie kiełbaski obdarte ze skórki, bo nie lubię tej skórki, bo twarda. Nie wiem, czy zjem dwie, czy jedną. Chrzan. Troszkę tatarskiej takiej metki bez śmietany, jak to któraś mi powiedziała, napisała, że przyjdzie na metkę ze śmietaną, nie wiem co to, o co tu chodzi. Serek pleśniowy, plasterek szynki takiej normalnej, plasterek tostowej, bo się, znaczy się takiej konserwowej, nie mogłam się powstrzymać, i dwa plasterki salami, po prostu z każdego chcę popróbować. No i jak tak popróbuję, to prawdopodobnie jednej kiełbasy nie zjem, no bo ileż można, ale tak na wszelki wypadek sobie położyłam, zawsze mogę to schować do lodówki. No a obiad wiadomo będzie dzisiaj troszkę później, tym bardziej, że Wiki późno wraca też. No to chcę zrobić tak, żeby ona z nami jadła, dlatego że jak ona ma sama jeść, to potem nie ma apetytu. No a dzisiaj będzie prawdopodobnie pierś z kurczaka na obiad. Jeszcze nie wiem w jakiej formie, czy w formie kotlecika, czy pokroję z sosikiem, jeszcze nie wiem. No i to tak, także jak coś jecie, to życzę Wam smacznego. Pogoda u nas jest taka, niby słoneczko tam się przedziera, ale jest parę tylko stopni na plusie. Jest taki bardzo wyczuwalny chłód na dworze. Ja tutaj chcę zrobić pewne rzeczy, jeszcze nie wiem, czy dzisiaj będę wianek robiła, czy pomidory siała, ale też chcę wyjść. Zależy wszystko, jak mi się to wszystko poukłada. O, bałam się tylko, że będę miała znowu brudny obiektyw. Jestem jeszcze niepomalowana, ale już ogarnięta. I to tak nieźle ogarnięta, tylko że się jeszcze nie malowałam. Na razie niech sobie skóra odpoczywa. Później jak będę gdzieś wychodziła, to się pomaluję. A muszę sobie, bo tak wiecie, ciągle Wam pokazywać widok za okna, to tak średnio, nie? Także w ogóle to się witam pierwszy raz dzisiaj z tej strony z Wami.
No i jeszcze sobie zobaczę, ogarnę, jak zrobię tego kurczaczka, bo wczoraj kupiłam w Lidlu. Wczoraj kupiłam też w Lidlu jedną paprykę za prawie 8 zł, 7 z czymś. Troszkę bolało. No ale co zrobić? I tak była w promocji, bo była po 17, a nie po 20 parę. No to tak już też lepiej, nie? No. I co? I właśnie nie wiem, bo bym chciała się przejść, to znaczy się. Nie wiem, czy pojadę po jajka, czy pojadę sobie do jakiegoś supermarketu. To wszystko zależy od tego, jak się uwinę z całą robotą. Dzisiaj już zdążyłam sobie poczytać, bo stwierdziłam, że rano sobie najpierw, zanim odpalę laptop, to sobie poczytam. To znaczy się, to tak nie było do końca, bo odpaliłam, żeby zobaczyć jak filmik. Zobaczyłam komentarze, no i sobie poczytałam. Później sobie odpowiedziałam na komentarze z kawusią. Troszkę pooglądałam filmików, troszkę jak widzicie ze słuchawkami, teraz akurat nie ma tam żadnego filmiku. Troszkę przy robocie sobie posłuchałam filmików, dlatego też nie zawsze odpisuję, piszę w komentarzach, no bo jak odsłuchuję, potem idzie następny filmik, to już potem nie piszę tam, ale oglądam, znaczy się oglądam, słucham różnych kanałów, nie? No, teraz będę jadła, a później zobaczymy, co będę robiła. Także życzę Wam oczywiście, jak zwykle, znowuż pięknego dnia. No. I dużo radości w sobie, bo to jest ważne. Jak się ma taką radość w sobie, to jest fajnie. No, to ja idę teraz jeść. No, będę jednak dzisiaj siała, ale żeby siać pomidory, tu mi się do tego wszystkie nie zmieszczą, więc tego drugiego muszę te pelargonie przesadzić tutaj. Troszkę jest to za wcześnie może, ale no szkoda, żeby tam było tylko nawet 10, nie ma pelargoni, a mi zajmują, wiecie, miejsce na 24 co najmniej sadzonki, nie? Tak sobie tutaj wsypuję ziemię i od razu mówię, robię to na kuchennym blacie, na worku. Nie robię tego na podłodze, bo ja nie dam rady na podłodze. Ja długo tak nie dam rady klęczeć, kucać, bo mnie to męczy. Ja potem wstać nie umiem. Więc robię to tu. No. Moja rodzina z tym nie ma żadnego problemu. Blat potem mam. Blat mam. Patrzę, czym się to nagrywa. Blat mam potem przeważnie, znaczy nie przeważnie, tylko zawsze. I to nie tylko, czy robię coś z ziemią, cokolwiek robię, to blat i tak dezynfekuje co chwilę. Także to nie jest ten jakiś problem wielki. No chyba, że niektóre osoby mają z tym problem. To już bardzo mi przykro, to już jest wasz problem. I tu nie chcę nikogo urażać ani nic. Po prostu, no ja to tak robię i to, że ktoś mi napisze, że nie mam robić na blacie kuchennym, to niczego nie zmienia. No. Tak, to tak mówię dla jasności. Po co potem się przepychać w komentarzach i tak dalej. Dobra. Zasypujemy tutaj ziemią. Tu będę zaraz siała te pomidory, ale najpierw sobie te pelargonie przesadzę. Oczywiście tu już sobie przygotuję, jak już robię z ziemią, tutaj palce już brudzę, to już zrobię do końca ziemię sprzątnę i będzie, nie? Chociaż ziemię tak trzeba będzie chyba dosypać jeszcze potem. Znalazłam, jak widzicie, te moje zielone podstawki, także nie ma problemu. Ta ziemia się troszkę zbryliła. Muszę ją tak rozgniatać. Living life every day, late at night, not okay, all I want.
and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah. No i źle troszkę obliczyłam. I tu będę musiała... I tu będę musiała dać... Może to jednak przesadzę. To przesadzę tu. A te dwie malutkie, które są te bardziej różowe, dam tu. Zobaczymy. Stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in unsl- Tak, i tutaj mam te pelargonie. Jak widzicie, wykorzystałam opakowanie po tych bratkach. Tylko to chyba już do tej szklarenki tam włożę, no bo to ma dziurki, żeby mi, wiecie, gdzieś nie leciało. Ale to później się nad tym będę głowiła, jak to tam dać. Teraz tutaj muszę, tu jest bardziej mokra ziemia, tu muszę teraz dosypać, więc taką wielką tą wzięłam, nie, łyżkę normalnie, jak no, ale tutaj trzeba pouzupełniać. Tu jest tylko listek, bo mi się oderwał. Nie wiem, zauważyłam, że dzisiaj mam dziwny głos, ale nie wiem dlaczego. Może dlatego, że dzisiaj właściwie nie miałam jeszcze za bardzo z kim gadać. Troszkę tylko rano z Wiki, ale chwilkę. No i tylko tyle, co się do Was odzywam. Może dlatego. No, tak. Teraz sobie zaraz przygotuję tutaj te nasionka. Zleję sobie tą ziemię. Tu jest jakiś... Tu jest dziura. Niby do siewu ten, ta ziemia jest, ale są tam co chwilę jakieś patyki, jakieś wielkie włókna długie. Denerwujące to troszkę, no ale cóż, jak co chcieć za parę złotych w Lidlu, nie? No. Następnym razem to trzeba będzie chyba jakąś specjalistyczną gdzieś tam ziemię kupić. Dobra, ja sobie teraz umyję ręce, to sobie zleję wodą, sprzątnę ziemię. Tutaj mi się od razu zrobi bardziej porządek, bo to już nie będę tak rozrzucać ziemią ani nic. Jak to tutaj wygląda? No tutaj się troszeczkę tej ziemi, a to mam wilgotne, bo to dopiero myłam. No i to tak wygląda właśnie. Dobra, ja sobie to wszystko ogarnę. Szkoda czasu na filmiku. No. I już mam wszystko ogarnięte. I teraz tutaj mam te pomidory, które będę chciała tu siać. Teraz mi się zrobiło troszkę za dużo miejsca, ale to jakoś to wykorzystam. Może sobie pomidor malinowy olbrzym sobie dam na dwa. Czekajcie, ten żółty na dwa. No zobaczymy, jak tam z tymi nasionkami będzie. Zaczynamy od tego malinowego olbrzyma. Tak sobie tutaj dam, żeby były, wiecie? Co jeden, to inny kolor. Żeby się to tak przechodziło. Ja tutaj raz sięgam po nożyczki. Sobie tu utniemy. Nie wiem, czy w dobrym miejscu. Chyba to jeszcze nie było dobre miejsce do obcinania. Tak. Ten jest do uprawy w gruncie. Może być to, czyli będzie mógł być na dworze.
tutaj są nasionka luzem. Nie wysypuję wszystkich, bo to bez sensu. Nasiona nie patrzałam. Tutaj coś nie pisze, do kiedy one są ważne. No. Jest, 25. Do grudnia 25. Ja sobie będę tak siała może po dwa w każdym, bo jak w poprzednim roku też siałam, to nie wszystkie potem wychodzą. Także sobie tak pomyślałam, że będę tak właśnie tu, potem je powtykam. I tu. 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 Gdzie ja znowu dałam ten? Ja ciągle czegoś szukam dzisiaj. Jest. Może to od razu troszeczkę powtykam, nie? Bo potem nie będę widziała, gdzie to jest. Już troszkę zmoczyłam tą ziemię, żeby się to lepiej wkładało. I tak z tego potem pójdzie na te, do większych doniczek, nie? To nas teraz czeka troszkę mozolnej pracy, powiem wam. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night. I to już reszta pójdzie z powrotem. Dużo tutaj jest tych pomidorów. Te, co ostatnio kupowałam, co to kupowałam? Że, paprykę chyba, nie? Czy coś, że tam było tam parę tylko sztuk. Coś siałam. Teraz żółty damy. Ożarowski. Dwa, czekajcie. Tu będzie dwa. Trzeci pomidor, czwarty, piąty i tu tylko mi zostanie troszkę na te. Tego faworyta damy może mniej. W końcu mi wyjdzie, że będę miała albo bardzo dużo tych pomidorów, albo tyle, co kot napłakał, bo nie wyjdą. Albo po prostu gęściej będę tutaj siała. To teraz ten jest trzeci, nie? Malinowego mam najwięcej na razie. A tu będę siała po trzy. Raz. Gdzie ten dać? Tu. I tu. Ten ma takie drobniejsze, te. A może po cztery będę siała, co? Tylko jak je układać tu? All I need are some better days, cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Ten bawole serce ma takie dziwne nasionka, takie czerwone. Nie wiem, czy to widać. Living life every day. Late at night, not okay. All I want, and I pray.
All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just get buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need no, fun. I tu mam zrobione już i zaraz to przykryję, tylko nie wiem jak. No, tutaj są te, to mi to nie obejmie, a głębiej tego się nie da włożyć. Będę musiała to tak dać. O, coś takiego. Tu się da. Tak. I to się będzie przewracało. No i to pójdzie teraz już na okno, a potem te drugie. No i resztę wam później pokażę, jak już będzie zrobione, bo to niepotrzebnie dużo zajmuje czasu. Tutaj dałam te pelargonki i coś mi się stało z tą moją begonią. Ona normalnie nagle leży. Tutaj nie wiadomo co jest. Może jakiś patyczek bym tutaj dała jej albo co. No normalnie kładzie się. Z drugiej strony jakby tak miała chciała rosnąć i potem zwisać, to może tak sobie zwisać. Tylko że nie wiem dlaczego jeszcze przedtem stała fajnie, a teraz nagle leży. I nie wiem co jej się stało. To jakby tu coś było nie tak, ale nie wiem, to teraz nawet nie ostrzy mi. Nie wiem, co się mogło stać. No zaraz wam pokażę, co w kuchni. Teraz takie piękne słońce, tam już jest popołudnie takie słoneczne, ale jest bardzo zimno na dworze. Także tulipanki sobie tutaj, o, możemy stąd też podziwiać. Na razie. I idziemy do kuchni. No i tutaj na balkonie, tak na balkonie, na parapecie sobie to pokładam. Tu mam te, bo strasznie ciągnie tam od spodu i to mi potem tak zimno robi na te, wiecie, na tą ziemię i tak dalej, nie? No na razie tak to mam, nie wiem jak potem one wyrosną i będę musiała to przesadzać, to ja nie wiem gdzie ja to wszystko dam. No, nawet ta moja szklarenka, co tam stoi w pokoju, to będzie za mało, a tam te kwiatki gdzieś będę musiała dać, nie? No i to tak. Słońce tak teraz tu widać. Znaczy słońca nie widać, tylko taki rozblask od słoneczka. Jeszcze takie dosyć jasne, bo jeszcze nie jest tak późno, jeszcze nie ma zachodu, nie? Ale już jest schowane tam za tymi blokami. No, także tutaj na razie mam te pomidory. Tu są te wszystkie koktajlowe. I mam po dwa rzędy sobie dałam tych koktajlowych. I w każdym tym otworku po dwa nasionka. Dawam to, że jak i tak, jakby to wszystko wyrosło, to będzie multum tego. Ale przeważnie jest tak, że nie wyrastają. W zeszłych latach mi tak nie chciało wyrastać, że niektóre były puste pola. To wolę, żeby podwójnie, że coś tam wyrośnie z tego. A tutaj, tak jak widzieliście, te są po dwa, te
olbrzymi malinowy są po 2, ten złoty, nie wiem, czy dawałam po 3 chyba, albo po 4. Jak wam pokazuję, a nie ten. W każdym razie to będzie widać, jak będzie wyrastało, no. I te też tu dałam na podwyższeniu i żeby im tam nie wiało chłodem od spodu, to dałam te opakowania po jajkach, się przynajmniej na coś na razie przydały. No i to tyle na razie. Tamte bratusie na razie dzielnie się trzymają. Noc była na plusie, tak teraz chyba też będzie na plusie, miejmy nadzieję. Bo to już tego mrozu troszkę za dużo, nie? No i zaraz kawkę sobie tutaj robię. Ona już mi wystygła, muszę ją chwilę podgrzać. I zaraz siadamy sobie przy kuchennym stole, to znaczy popołudniowa kawusia. No i witam na popołudniowej kawusi. Przychodzę tak na trochę pogadać i zakończyć vloga. No i co? I póki pamiętam, mam tu karteczkę, to chciałam wam powiedzieć pewną rzecz. Jakiś czas temu zwróciła się do mnie Ewa Nowak, podobno moja widzka, nie znam, ale kilka F jest, które się podpisują, które piszą w komentarzach. No z chorobą Parkinsona to nie wiem, ja dokładnie nie wiem, o co chodzi z tą chorobą, wiem, że to nie jest fajna choroba, że to jest ciężkie. I co chciałam powiedzieć? Ewa napisała mi takiego maila, takiego błagalnego o pomoc. Ja, póki pamiętam, to mówię o tym, bo ostatnimi czasy to ja za każdym razem zapominałam o tym. Ja byłam przemęczona ostatnio i niedospana i zapominałam o tym. I dzisiaj mi się to przypomniało i stwierdziłam, że pewnie nie jest jeszcze za późno, bo to chodzi o pieniądze na leczenie i rehabilitację choroby Parkinsona. Ma zaawansowaną tą, bardzo zaawansowaną tą chorobę. Ewa podała mi numer telefonu też, ale ja na razie tego numeru telefonu nie będę podawała, bo to tak wiecie, podawać czyjś numer telefonu to tak nie bardzo. Ja chciałam się z nią skontaktować, ale ciągle do tego nie doszłam. Jak będę miała zgodę, żeby dać ten numer telefonu, no to wtedy go podam. Ale ja wam pod filmem w opisie dam namiary, bo ja tak normalnie to ja nie udostępniam takich rzeczy. To znaczy takich rzeczy, prośby o pomoc, bo tego jest multum zawsze, bo jest tak dużo ludzi, którzy potrzebują pomocy, a nasza służba zdrowia to... No. I to by się nasze kanały youtuberów musiały zamienić w tablicę ogłoszeń. Ale raz na jakiś czas, czemu nie? Tym bardziej, że ostatnio zwracam się o pomoc dla kota. To też jest ważne, bo dla właściciela tego kota to jest ważne. No ale tutaj chodzi też o zdrowie, życie człowieka. Więc dodaję te linki do Się Pomaga. Myślę, że jak to jest w fundacji Się Pomaga, to chyba to nie jest żadna ściema. I jeszcze tam jest drugi link, pomoc dla Ewki, coś takiego. Ja jeszcze nie wchodziłam w te linki. Ja bardzo przepraszam, ale ja nie miałam kiedy. Ale ja wam to podlinkuję pod filmem i chodzi o to, że można tam właśnie przelewy robić, albo też można ten 1,5%, bo teraz jest 1,5% podatku sobie odliczyć na rzecz Ewy. Pisała coś o SMS-ach, ale to nie wiem, może dlatego ten numer telefonu, ale ja się jeszcze muszę z nią skontaktować. Także jeśli możecie, jeśli kogoś stać, i tam było napisane, że liczy się każda złotówka, także wiecie, różne kwoty, to nie trzeba zaraz 100 zł, fajnie, jak ktoś ma 100 zł, tak żeby komuś pomóc. Bo wiecie, niektórzy mają i grubsze pieniądze, żeby komuś pomóc. Ale ja tutaj was nie będę prosiła o to, tylko po prostu tyle, ile kto może, jeśli w ogóle możecie, a jak nie, to może udostępnijcie komuś, może ktoś będzie chciał podatek odliczać i te 1,5% chociażby, żeby tej Ewie tam na te Się Pomaga posłać. Także to właśnie z taką prośbą się do was zwracam. No. A ja jeszcze się... Mam nadzieję, może jutro albo kiedy się skontaktuję telefonicznie, może mi się uda coś więcej dowiedzieć, nie? No także to będziecie mieli w opisie filmu, te linki.
A teraz przechodzimy do obecnego czasu. No, to też jest obecny czas, no ale wiecie, do naszej teraźniejszości YouTube'owej, to znaczy się mojego życia tutaj, o, nie umiem się wygadać. Jak widzieliście, piękne słońce teraz świeci, znaczy piękne słońce, taki jakby zachód słońca, jeszcze nie ma zachodu, bo jeszcze jest czas, ale już tak się ma, teraz już widzę, się zaczynają robić kolorowe te chmurki, zaczynają się takie żółto-pomarańczowe robić. No ja tak już mam poskładany filmik. Dzisiaj było troszkę roboty z tym, bo tam jest dużo na przyspieszeniu, jak widzieliście. A mój komputer dalej ma chimery i ja już tyle różnych rzeczy pousuwałam, porobiłam, a on jeszcze ma chimerki, to znaczy się tylko na tym programie do montowania, tak, nie ma chimerów. Tylko na tym programie do montowania ma jakieś takie opóźnienia. No i po prostu trzeba mu dać czas, żeby on przerobił to, co ma przerobić. Ja już od rana wrzucam to, co nagram, to tam wrzucam na ten komputer i tak mi wychodzi, że przez cały dzień robię przy filmie, nie? Ale mu wrzucam, żeby on sobie na bieżąco zdążył to układać tam. No i jak już mi się udało zobaczyć ten filmik, przejrzeć, bo już się tam poukładało na razie to, co do tej pory jest, więc mogłam sobie przejrzeć, które momenty mogę zrobić na szybko, bo to by było nudno. Ja wiem, że na tym balkonie to na pewno było dla Was nudne i to jeszcze bez muzyczki było. Teraz, jak widzieliście, było z muzyczką i na przyspieszeniu to, co można było dać na przyspieszenie. Także tak szybko to idzie to sianie, że możecie sobie też posiać. To też może być inspiracja, żeby sobie posiać pomidorki, bo to idzie bardzo szybko, jak widzieliście. No. Wszystko fajnie, tylko jak one mi wszystkie wykiełkują i urosną, no to będzie. Ale z drugiej strony po to się to sieje. Zawsze się tam znajdzie, gdzie tam coś dać. Choćbym miała dać jakiejś znajomej na ogródku jakieś parę pomidorów, jakbym miała tego za dużo oczywiście. No ale zobaczymy, bo w poprzednich latach było tak, że mi tak słabo kiełkowały te nasiona. Dlatego teraz kupiłam ziemię już specjalnie do siewu i do rozsad. Taką dedykowaną, tylko że w Lidlu. No. No i z legutki mi się wydaje, że są dobre te nasiona, ale zobaczymy, jak to będzie kiełkowało. Jak to potem będzie rosło, nie? No. A chciałam Wam jeszcze powiedzieć taką jedną, to nie jest anegdota, no, to, co nam opowiadał między innymi właśnie ojciec Tomek na tych rekolekcjach, to jest taka fajna rzecz. Z tego też się bardzo śmialiśmy. Ja tego tak nie opowiem, jak on to opowiadał, bo to trzeba mieć dar do tego. No ale on opowiadał, bo on już teraz nie jest przeorem klasztoru w Łodzi, bo tam co jakiś czas się zmienia, nie? No ale jak był, to chyba w zeszłym roku tam się zmienił się przeor. W każdym razie, no jakiś czas temu to było. Może ktoś tu jest z Łodzi, może te kobiety, o których on mówi, są u mnie też na kanale, nie wiem. Może słyszałyście o tym coś. Więc ojciec Tomasz mówił, że pewnego razu wieczorem, jak był tym przeorem, przyszły do niego tam do klasztoru grupka kobiet młodych. Młode, mówi, takie w mini, takie dopasowane ciuszki, takie korpo babki, eleganckie takie, nie? No i on tak patrzy, o co chodzi, nie? No i one mówią, że one mają parę pytań do niego by miały i czy on by pojechał z nimi. A on tak patrzy, tak mówi, że kurczę, no fajne babki, nie? Takie młode, jest 21. Mówi, może coś więcej byście mi powiedzieli, bo to tak, no. No i one powiedziały, że mają trochę pytań, bo jedna z nich właściwie nawróciła tą resztę tych koleżanek swoich. Bo jak były na spotkaniu, zaczęło się to od tego, że jak były na spotkaniu klasowym z podstawówki, tam się bawiły i tak dalej, i ta jedna zauważyła, że ta Ola, koleżanka, jakieś ma takie inne oczy, tak jakoś inaczej patrzy, tak ładnie wygląda. I się jej pyta, tak wiecie, jak to ta muzyka gra i tam gadają, tańczą,
co ci, Ola, co ci jest, tak ładnie wyglądasz, znaczy nie co ci jest, tylko jak to się, co się stało, czy no wiecie, że tak lepiej wyglądasz, takie masz takie inne spojrzenie i w ogóle, nie? A ta Ola ponoć tak tylko, wiecie, popatrzała, bo tak głośno było, co to miała gadać, popatrzała tylko tak na niebo, nie? Zniosła oczy do nieba, no i ten ojciec nam to tak pokazywał, to już było śmieszne. No i ona potem się dogadały w końcu, jak już się tak, wiecie, mogły sobie pogadać, że i one się po prostu nawróciły za jej no, przyczyną taką, nie? Tak się bardziej, wiecie. No i one mają taką grupę teraz, kilka tych koleżanek, no i właśnie one tylko raz na miesiąc się mogą spotkać i pogadać, tak żeby się wszystkie zebrać, bo tak to wiadomo, z dziećmi i tak dalej, a w ten raz w miesiącu to te dzieci mają gdzieś tam, wiecie, zagospodarowane, że się im nic nie dzieje, mężów wystrzeliły w kosmos, no i mają trochę czasu i one właśnie się tak zebrały i mają parę pytań do ojca, jak on by z nimi jechał, to by może odpowiadał im na te ich jakieś takie wątpliwości czy coś, pytanie. No dobra, to pojechał. No i mówi, że jak pojechał z nimi, to przyjechał o drugiej w nocy. No i mówi, dobrze, że przeoram, bo przeorowi, to przeor mógł sobie na to pozwolić. No. No i o co tam chodziło? One miały, założyły taką grupę na Facebooku sobie też. Taką, wiecie, jak to znajomi sobie zakładają. No i jak u którejś coś się dzieje, jakieś problemy są czy coś, to tylko daje cynk na tą grupę i one od razu trzaskają korale. Ja tak słucham, co robią, a one po prostu odmawiają różaniec. U jednej się coś dzieje, daje cynk na grupę i wszystkie tam odmawiają różaniec w intencji tego problemu u tej jednej. Za jakiś czas drugiej się coś tam dzieje i tak mają taką pomoc, taką, nie? No i najlepsze to było to właśnie, że one tak trzaskają te korale i on tak stoi, bo zakonnicy przeważnie mają tutaj tak przewieszone ten różaniec, nie? I tak pokazuje, że one potem trzaskają te korale, no. No my myśleliśmy, że padniemy, jak to usłyszeliśmy, wszystkie babki. Normalnie był śmiech w kościele. No i one się tak pytają, że mają takie pytanie, bo jak ona już 5 razy odmówiła, 5 części różańca, a każda część to jest 50 zdrowasiek. Jak ona już 5 części odmówiła, czy ona może sobie jeszcze odmówić jedną? I on mówi, że tak popatrza, on mówi, kurczę, to jest wstyd dla zakonnika, nie? One takie, one by jakby mogły, to cały czas, zresztą one mówiły, że one jadą w tramwaju, idą na zakupy czy coś i trzaskają korale po prostu, nie? No. I było jakieś spotkanie kiedyś z biskupem Rysiem. No i one jako taka grupa modlitewna, można powiedzieć, też tam były zaproszone, przyszły i wiecie, one były tak, jak to takie korpolutki poubierane, elegancko i ten, nie? Przyszły takie, one się tak pokazuje, że one tak przyszły sobie tam, nie? Na to spotkanie, a tam takie inne grupy starszych kobiet, znaczy może nie starszych, ale takich bardziej modlitewnych, tak patrzały na nie, nie? Wiecie, wzrokiem je tam mierzą, się pytają, a kim one są? A one, że one są grupa Ola Boga. No, bo one się nazywały Ola Boga, no bo od Oli się wzięła ta wiara do Boga, nie? Znaczy nawrócenie takie. Także takie rzeczy nam tam opowiadał. Oczywiście ja tego tak nie umiem opowiedzieć. Choćbym nie wiem, jak się starała, to ja tego tak nie zrobię, jak ten ojciec, bo to on tam więcej rzeczy mówił takich. No i właśnie to nam się bardzo też podobało. Oczywiście on tam mówił dużo poważnych rzeczy i tak dalej, ale takie rzeczy też nam opowiadał, także opowiadam wam też tutaj. A co, pośmiejcie się też. No, a teraz już będę kończyła, żebym mogła tego vlogusia dokończyć i niech się tam robi dalej. A ja sobie kawusię będę piła i no i
składać do końca filmik. Właściwie dużo mi tam nie zostało. A jutro, dzisiaj już tego wianka nie zrobiłam. Może jutro się za ten wianek zabiorę. Dzisiaj dużo czasu mi zeszło z tymi nasionkami. No bo ten każde nasionko, nie? Ja już zapomniałam, jak one malutkie są, bo był czas, że ja po prostu takie albo takie wrzucałam, tylko mi się wydaje, że one były większe te nasionka. Albo pewnego razu po prostu tak wysiałam sobie do skrzyneczki i potem tego było tyle, że ja tylko wyciągałam, wiecie, to do pikowania, nie? No i stwierdziłam, że na razie tak niech jest. Po kilka w jednym tym, zobaczymy, ile mi tam wyjdzie tych pomidorów. No ja już się cieszę na te żółte, na te czarne. Tego czarnego jeszcze nie próbowałam. Podobno też są dobre te pomidory. No to zobaczymy. Teraz to nic, tylko trzeba iść na działkę i czaskać skrzynię, żeby było gdzie to wkładać. No i już mi się nie grzeje, tylko ładuje ta maszynka do gałęzi i do żywopłotów, którą dostałam pod choinkę. Zbyszek mi mówi, gdzie ty to masz, bo w sobotę pójdziemy, trzeba to naładować. No więc ładuje się, mamy nadzieję, że w sobotę będzie piękna pogoda, w miarę, to znaczy się taka, wiecie, żeby nie padało, dobrze by było, jakby trochę słońce świeciło i było cieplej niż dziś, bo dzisiaj było bardzo zimno na dworze. No. Także zobaczymy, jak to będzie. Patrzę, bo to niebo mi się podoba i ja potem ciągle mnie to tak przyciąga, bo jest takie piękne, niebieskie się zrobiło i te chmury się tak wybarwiają, a wcześniej to było tak dosyć ponuro. Dopiero po południu pięknie słoneczko wyszło. No. Dobra, to ja już kończę. Dziękuję Wam za dzisiaj. Zapraszam Was na jutro. Bajo, bajo i pa, pa. Do jutra. Pa! I trzaskajcie korale.